Dzień dobry, kochani! Witam Was w Vlogmas. Nigdy nie sądziłam, że będę mogła to powiedzieć i tak się cieszę, bo zawsze to tylko oglądałam. Czekajcie, się przesunę, żeby były lampki. Zawsze tego oglądałam na kanałach innych dziewczyn, a pierwszy raz mam kanał, kiedy jest Vlogmas. I słuchajcie, Vlogmas na moim kanale wygląda tak, że nie nagrywam niestety od 1 do 24 grudnia, dlatego że przyznam, że po prostu nie mam kiedy. Wiecie, studiuję dziennie, muszę się uczyć na bieżąco, więc uczelnie pochłania dużo czasu, chodzę też do pracy, chodzę też na trening i jeszcze kiedyś muszę spać, jeść i w ogóle niestety nie mam jak nagrywać codziennie vlogów, ich montować, tak dodawać, chociaż bardzo bym chciała. Jednak nie przeszkodzi mi to, żeby nagrywać chociaż trochę vlogmasu. I chociaż jest już któryś grudnia, nieważne, ja nagrywam pierwszego vlogmasa. Zwłaszcza, że będzie on wyjątkowy, dlatego że słuchajcie, mogę Wam już zdradzić, że pakuję się i lecę do Barcelony. Jest to tak samo szokujące dla Was jak dla mnie. To jest, słuchajcie, totalnie spontaniczny wyjazd, tak, spontaniczny wyjazd do Barcelony. Ale wygląda to tak, że mój starszy brat zapytał mnie: Karola, chcesz jechać ze mną na tydzień do Barcelony? A ja mówię: co? Nie, mówię, nie mogę, chodzę, to mam pracę, mam uczelnię. Nie mogę tego zostawić tak nagle na tydzień. Ale słuchajcie, udało się dograć i udało się ogarnąć na uczelni i w pracy, i super, i mogę z nim polecieć. Wiecie, jest poza sezonem, bilety są w fajnych cenach, ja zwłaszcza jak ja kupowałam, było w jakiejś promocji Black Friday'owej, więc to już w ogóle było super, więc bilety są, były w fajnej cenie, jakieś tanie spanie znajdziemy i spędzimy tydzień brat z siostrą w Barcelonie, z czego się bardzo cieszę, nigdy nie byłam w Hiszpanii, jestem mega podekscytowana, bardzo się cieszę, w ogóle tego nie planowałam, wiem o tym od tygodnia, półtorej. Także wow, bo jestem, wiecie, tak się nie cieszyłam tym od pół roku, tylko w sumie to tak teraz, tak dosyć spontanicznie. Ale tak, lecę, bardzo się cieszę, myślę, że z tego będzie bardzo ciekawy vlogmas i taki inny, bo święta w Barcelonie to no, coś innego. Więc słuchajcie, dzisiaj to wygląda tak, że dzisiaj jest niedziela rano, 4 grudnia. W piątek jechałam do Bydgoszczy się jeszcze pożegnać z rodzicami i spędzić jeszcze chwilę w Bydgoszczy. Byłam też w sobotę do wieczora w Bydgoszczy na takiej imprezie rodzinnej. I słuchajcie, byłam w pociągu w sobotę z Bydgoszczy do Poznania. O 22 przyjechałam do Poznania. Spakowałam się do Barcelony i chciałam iść spać na kilka godzin, bo teraz jakbyście nie widzieli, jest 4 rano. No i mówię, pójdę spać na 3 godziny chociaż, a potem dośpię w samolocie. No i oczywiście jak się spakowałam, to stwierdziłam, że to jest idealny moment na odrobienie, nie ma lampek, zaległości na YouTube. I stwierdziłam, że nigdy nie mam kiedy tego obejrzeć, jakoś mi się dużo zbierało, pooglądam YouTube'a. I słuchajcie, nie spałam dzisiaj, dlatego jestem taka nakręcona. Mamy godzinę 4, chyba 5. Okej, telefon od mamy przerwał mi vloga, bo zadzwoniła, czy wstałam, a ja nie spałam. Tak, więc wiecie, że oglądałam YouTube'a i nie spałam dzisiaj w ogóle. I zasnę w pociągu na pewno. Teraz czekam na mojego brata, aż przyjedzie. Przepakujemy się do jednej walizki, bo kupiliśmy jedną dużą walizkę. W sensie jeden bagaż, żeby mieć razem jeden duży. I jedziemy na lotnisko. O 5 musimy być na lotnisku. A w Barcelonie dzisiaj będziemy o 7 rano. Nie, o 7 wylatujemy, a o... Jednak się trochę mylę. O 10 będziemy w Barcelonie. I wow, jestem strasznie podekscytowana. W życiu tam nie byłam. Nie pomyślałam, że będę w ogóle w tym roku i w ogóle nie pomyślałam, że gdzieś polecę. Mam nadzieję, że będzie super, że będzie fajnie, że zrobię dużo zdjęć na Instagrama, że będzie fajny vlogmas z Barcelony, święta w Hiszpanii. I strasznie się cieszę. Lecimy na tydzień. Potem wrócę, będzie 11 grudnia i wiecie, będę szła do pracy, będę na uczelni ogarniać trochę nauki, co się będą święta i w ogóle tak zleci ten grudzień, że to jest szok, ale mam nadzieję, że taka forma vlogmasu Wam się mimo wszystko spodoba i że miło spędzicie ten tydzień w Barcelonie.
Dobra, jestem już, słuchajcie, na miejscu, bo ostatnio mówiłam do Was z Poznania, z mieszkania, a teraz jestem już w Barcelonie. Trochę nam to zajęło, żeby dostać się z lotniska do naszego spania, bo strasznie wieje. Ale ogarnęliśmy, byliśmy już w coś tam małego zjeść i byliśmy już w mieszkaniu i się ogarnęliśmy, umyliśmy, spaliśmy, naładowaliśmy energię, się znaczy. I teraz idziemy na plażę, co Wam też pokażę. I idziemy też coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. Jest 16. No, jest w ogóle tak ciemno i jest bardzo jesiennie tutaj. A pogoda jest taka, że widzicie, szal, kurtka, sweter. Także to nie jest bikini. Ale to nic, i tak jest super, mamy niedzielę, jest 16 i idziemy zjeść coś fajnego. No i jesteśmy w Barcelonie. Catalana. Patrzcie, jak wyglądają święta w Hiszpanii. Mamy palmy, mamy 18:30, jest ciemno i gwiazdki się świecą. I są świąteczne ozdoby i palmy są przystrojone świątecznie. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Jeszcze nie miałam okazji tak spędzać świąt. Także czad, patrzcie, normalnie Las Vegas, całe miasto się świeci, a jest dopiero po 18:00. Szok, jak jest ciemno, co? Spoko, to wycisza akurat. Tutaj nie mam nic do powiedzenia. Sierbiarnia jest świąteczna. Nic nie widzicie i to się zgadza, bo słuchajcie, po jedzeniu poszliśmy na taki długi spacer po okolicy, żeby zobaczyć co i jak, żeby zwiedzić dzielnicę. Przespacerowaliśmy się i wróciliśmy do pokoju, bo musieliśmy iść spać na 2 godzinki, bo nie spaliśmy dzisiaj w nocy. I teraz mamy 22:00. I co, my się ogarniemy i teraz sobie wyjdziemy wypoczęci do miasta, czegoś się napić, zobaczyć miasto. Dobra, tak jak mówiłam, zebraliśmy się i wyszliśmy jeszcze na chwilę, tam po 22:00, jeszcze się przejść, tak wiecie, żeby wykorzystać pobyt i byśmy jeszcze tam się czegoś napić, zjeść coś małego. I właśnie wróciliśmy, jest po północy i ja zebrałam się za składanie tego vloga, żeby był dla Was jak najszybciej, także lecę montować vloga, żeby był na kanale czym prędzej i będzie się dodawał w nocy. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, żeby zobaczyć wszystkie moje vlogmasy i wszystkie vlogi z Hiszpanii, z Barcelony i żeby być na bieżąco z moimi treściami. Także serdecznie zachęcam Was do subskrypcji i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!